Buckwheat i Cocoa Beans, okej. Okay. To zrobię dla ciebie też. Dobrze. Lepiej przyjmę wszystkie. Aha, bo ty już wziąłeś tego glasa, no to położę go tutaj. LOL, to robi po 8 sztuk? No. Okej. Okay. Ile tego potrzebujemy? 64? Już ci mówię, quest right, 64, no. Okej, okay. Proszę. Dziękuję. Co? No, czekaj, nie to. To mi wypadło, bo akurat, o, pyk. I teraz... Jej. Ci kolejne zadanie gotowe. I patrz, kurna, tylko wystarczy chwilę poczekać i zadania za zadaniem się sypią. Opłaciło się porobić te wszystkie farmy. Propos ciastek, właśnie je mam bardzo dobra. Będę wiedział pierwszy, co dostaliśmy. Tak. Yugnol Balls. Complete. Zapalniczka, idziemy do Netheru. Ale no, to mamy nie, dwie. To innym, na innym odcinku pójdziemy do Netheru. Czekaj. Do you need any help? Let me see, I have a test. I w tym odcinku kurna. Nie będziemy jeszcze odpalać Netherów. Na następnym odcinku sobie odpalać. A mamy nagrane ile? 30 minut. To już jest no. Kolejny odcinek. No ale to tak na nowe przywitanie i tak dalej. No to już jest nowe przywitanie. Może nie możemy ich tak męczyć. Czekaj, bo patrzę... czy mają jakieś prace do wykonania. Dobra, to ale... wejdziemy tylko do Netheru i wyjdziemy. Ale... już nic nie zmieniło, what the fuck. Dobra, ja sobie też zostawiam jak na razie. Blizzard Cry, serio? Nie macie żadnej roboty dla nas? I'd like to trade. Mister Hodge byłby do odpalał portal. Ty, Fritz coś ma! I have things to sell you. A ja nie wziąłem głównego questa znowu. Wszystko możemy na nuggetsy zamieniać praktycznie. Zobaczyć. 8 gunpowderu, nuggets. 16 ziemniaków, nugget. 13 trzciny, nugget. Dobrze. 8 kaktusów, nugget. Jajko, charcoal. Okej. Okay. To gunpowder chyba. Czekaj, to jest to, na co czekaliśmy. No. Mhm. Zrąbiliście. Mhm. 4 weed, tak samo. Dobra, idziemy teraz do piekła. Muszę zobaczyć, co jest w piekle. W piekle będą fajne rzeczy, chodź. Czekaj, nie idź. Bo chcę sobie wziąć głównego questa jeszcze. Jakiego? Od Gnolbolsa. Jaki tam jest główny quest? No znowu będą questy od niego. A są teraz dostępne? To ja sobie nie zapatrzyłem. Wiem, bo widzę, że bierze... Nether warty. O, Jesus Christ, muszę tam wrócić. Czekaj na mnie. Flint and Steel. I główny scen. Czekaj, quest. Boss Rides, Rite of Magic. Czekaj, jedna ja też płotka. Chcę. Wand of the... jakaś różka. Gastir. What? A Netherwart to jest ten. Jedna płotka jakaś. Weakness. What? Na jedne, nie, ja nie wierzę. 3 lata będziemy to robić. Rite of Magic. Okej. Okay. Potion, okej. Okay. Wand of Apprentice to jest z tą craftu i łzę Gasta, tak? Tak. A łzę Gasta jak się zdobywa? Z Gasta. Trzeba go zabić jego pociskiem, tak? Tak. Na pewno. Ja nie wiem. Naprawię sobie łuk, żeby tam nie dobra, chodź odpalam Nether. Czekaj, kamień sobie wezmę chociaż. Znając życie, tam jest Sky Nether. Więc no zapewne będzie jeden też... klocek, skrzynka jakaś z no dlatego chcę mam... sobie wziąć trochę kobla. A, dobra, to aha, to ja wezmę stąd. Dobra. Czekaj, bo jeszcze sobie zjem przed wyprawą. Patrz. Okej. Okay. Dobra, chodź razem. Jestem. Okej. Okay. Skrzynka. Nether.
Tak. Tam coś jest. No. A tam po drugiej stronie nic. Tam też nic. Czekaj, mi się właśnie ładuje dopiero wszystko. Też. Tam jest tylko jedno. To chodź się kopiemy tak na ten, w tamtą stronę. Czekaj, bo... Ja tu buduję. Gdzie ty Boże, się kopiesz? Jak mi przycina, ja mam 40 FPS-ów. Ja 60. Tutaj buduję, nie widzisz? Ja ciebie nie widzę w ogóle. A widzisz, jak stawiam klocki? No. Dobrze. A ty mnie widzisz? No. Ty, my mamy magnesy, prawda? Mhm. Będę złodziejem. Serio? No, zassało. Już myślałem, że nie. Kradnę netherrack. No to, że nie było zasad, że nie można nic zabierać. No. Tak, ale z dupy. Jest... Jak my weźmiemy gasta w ogóle? Ej, nie! Nie wiem. Tam jest bedrock, to już myślałem, że ten... Że... Będziemy musieli zrobić w takim wypadku platformę. Mhm. O, Jesus, ale to będzie roboty. Mamy drugi świat, kurna, do eksploracji. Dobra, tu sobie rozświetlimy. Pytanie, czy te gnoje będą się nam tu spawnić? Te, wiesz, które, nie? Co, pigmeny i tak dalej? No. I czy nie, coś tu jeszcze więcej się będzie spełniło? Na przykład gasty? Bo gaz się nam będzie musiał zespełnić jakoś chyba, nie? No. Ja pierdzielę. To będzie trudne zadanie. Ja pierdzielę! Lol, serio? Ja pierdzielę! Pierwsze co się zespełniło? Ja pierdzielę! Jaram się! Nie jarasz się. Ja uciekam. Jarasz się? Nie jarasz się. Ty serduszko, cztery serduszko miałem. Ale co, no się to... O! Pigmen. Wiesz co, na razie... God! Na razie to ja tu chyba rozświetlę i po prostu sobie poczekamy. Ja w ogóle tu robię, że zrobimy mister... Tak. Ale no, chcesz to zabudować? No. Okej. Okay. W razie czego? Na trzy wysokości? No tak, żeby było widok tutaj z tej kratki, nie? Co się dzieje naokoło. O, słyszę gasta. Nie, nie ten! Uciekaj, żeby portal nam nie rozwalił. Ale ja mam zapalniczkę przecież przy sobie. Rozwali nam portal, to rozwali ten. No to co? Czyż obsydian nie wybucha? Nie? No. Nie, jest on idę. Bo ja mam za dużo lagi teraz. No ja to starałem się w to niego trafić. Dobra, jestem z powrotem. LOL. Okej. Okay. Tu jest dużo ognia. Oj! Co za gnój. Nie, to trzeba zabudować i to szybko. Ja rozumiem, że tu walki z tymi gnojami i tak dalej. Okej. Okay. Ja tam się nie ruszam bez zbroi jak na razie, nie? Ja tu twardo buduję. A, gdzie jest bezpiecznie? Czekaj, bo mnie tnie strasznie. No, nie tylko ciebie. Ale mnie nie ma w netterze i ogółem już mi tnie. Wydawało mi się, że drugi gaz się zespełnił. Ale no przynajmniej już wiemy, że gasty się pojawiają. Ale pigmenów to tam już jest całkiem sporo. Tak się znaczy, kto się kiedyś przypadkiem uderzy. No w ogóle jak to spadnie nam. No ale i tak magnes mam, no. Może w jakiś ale wiesz, sposób... jak uderzysz pigmena, co się dzieje, nie? No wiem. No właśnie. Dobra, pięknie, ładnie. Nie wracasz do Netero, że nie wyłączysz serwera chyba. No siema, pigmenik. O, jeden spadł do lawy. O, gaz gdzieś uciekł. Dobra, ja wracam do normalnego świata, bo tu mam takie lagi czasami, że masakra. Nie, dopiero... To co my mamy zrobić w takim wypadku? Wiesz, czuć, że chyba pamięci mi pomału brakuje, żeby ten... Sprawdź sobie, ile masz dysku, co? Czekaj, teraz... To już... Bo jeszcze 5 minut, żeby zmieścił nagrania. 7 giga? 8? To starczy.
Dobra, Rite of Magic. Musimy zrobić potkę, tak? Splash Potion of Harming 2. What? Jeszcze raz. Dobra, na pewno Wand of Apprentice. Czekaj, jak to się robi? Wand of Apprentice. Earth Shard, Gold Nugget. Dobra, czyli na pewno zadanie jest takie, że... chwila, to zostawię tutaj Netherwart. Ty masz jeszcze jednego chyba. Nie, nie masz. Tu w Netherze było. To zabierzemy. I teraz idę zamienić cały gunpowder na nuggety. Ponieważ z nuggetów możemy kupować różne dziwne rzeczy. Więc no. Miejmy nadzieję, że to jest dobry plan. Ale szczerze, to ja nie wiem, jak my mamy zabić kurna Gasta i żeby jeszcze to nie wpadło nam do lawy. Dużą platformę trzeba zrobić, żeby on tak latał nad platformą. No tak, wiem. Nie u tego kolesia. U tego kolesia. Ja tego gunpowdera wezmę jeszcze stąd, ze skrzynek. Fritz, dziadu, dawaj. 8 nuggetów. Ja pierniczę. 16 nuggetsów. Jak tak gadam o tych nuggetsach, to bym się do maka przeszedł. No po prostu... O, oh Jesus. No spoko, ja już tyle zużyłem. Lol? To nie był pełny? Dobra, tak. Powiem ci, że będziemy mieć stack ponad nuggetsów. Dopiero. A wiesz, ile ja na to gunpowdera zużyłem? Ile stacków? To w cholerę. Ja teraz też zużyję. A ty masz gunpowder gdzieś jakiś? No. Okej. Okay. Są tej skrzynki spod grindera. A, bo tam jeszcze, rzeczywiście, bo tam się nazbierało tego. Mam ponad stack, półtorej stacka. Boże, już nawet tu idąc mam 30 FPS-ów, god damn. Dobra, ten ciul na pewno sprzedawał za nuggetsy coś. Show me your words. U niego możemy kupić lapis, nikolit, redstone, szafiry, rubiny i emeraldy, czyli kicha. U tego co możemy kupić? Za jednego nuggeta możemy kupić soul sand. To ja wezmę 4. Będzie mieć cały stack. Zajebiście, soul sand się nam przyda. No za nether warty możemy mieć nether rack. To nether warta już możesz postawić jednego. Mam 34 gold nuggetsy. I za jeden gold po 3... O, zajebiście. Dobra, czyli tak, musimy zrobić... Dobra, kupię ci to. Widzisz, jak jestem dobry? Kupię ci. Czekaj, tu, tam, dobra. Zrobię ci różdżkę, panie. Okej. Okay. Tak. I różdżkę w sumie od razu już mogę zrobić, ponieważ będę miał na to narzędzia i pyk, redstone na razie nie potrzebujemy chyba. Nie? Nie. Jakiegoś tam szafiru, lapisu... Chodź, masz. Nikolitu. Patrz, to dla ciebie. Ale to jest ta różdżka do tamtego craftu przecież. Tak. To jest to zadanie. Tak. Wand of Apprentice. I teraz musimy tylko zdobyć jeszcze łzę i potkę. A którą to potkę jeszcze raz? Harming 2. Splash Potion Harming 2. Mhm. Robimy sobie zbroję? Change of trade. A w sumie? Ile to kosztuje? Trochę. Czekaj. Dobra, kupuj sobie. Dołożyłem tam teraz, więc możesz chyba kupić. Widzisz to na getce, które tam wrzuciłem? Nie. Widzisz? Nie. To masz. Masz na gety i sobie kupuj. A ja sobie pyk. Ha! Patrz, jaki uzbrojony jestem. No już czekaj. Gorzej, że oni żadnej pracy teraz nie będą mieć, dopóki chyba nie zrobimy Rite of Magic. A jak się robi... Harming 2. Splash Potion Harming 2. Niku, masz siatkę na sobie. Musimy przepalić gunpowder. I to robi nam insta damage.
Musimy przepalić Fermented Spider Eye i Glowstone. LOL. Albo Glistering Metal Melon. Albo Nether... O Boże. Chodź. Zamknij tylko drzwi i spróbujemy zrobić farmę Netherwartów. I chyba trzeba będzie się jednak pożegnać. Mm-hmm. Oh my god. Będzie dużo roboty i dużo czekania, aż nam wyrosną Netherwarty, bo to cholerstwo rośnie dosyć wolno chyba. I to nie, czy nie trzeba ciemno, żeby było, nie? Nie. Dobra, gold nuggety rzucam do tej skrzynki, gdzie jestem. To tak jest za piecykiem, ta pojedyncza. No ja też tutaj wrzucam takie... I ten, i wand of ten to też rzucam. No. Hehehe. Netherwart. Serio? Tylko jedną sztukę tego mamy. Nie mogli tego chociaż dwóch sztuk zrobić? Pyk. I niech cycki rosną. Wiesz, ile my będziemy musieli teraz czekać? To będzie jak z tamtą farmą. Patrz, ile tego cholerstwa teraz wyrosło. Patrz. Ale teraz to będę zbierał, bo coś czuję, że to się może jeszcze w przyszłości przydać. To wszystko się może w przyszłości przydać, więc... Na pewno Murzynku będziemy musieli zrobić live'a. Za jakieś dwa tygodnie. Okay. Bo nie chcę im spoilerować za wcześnie. Bo później nie będę chcieli oglądać odcinków. Jajka. Jajka na charcoal będziemy mogli wymieniać. To jest naprawdę dobry biznes, bo nie będziemy musieli wtedy przepalać tego. No ja właśnie 15 jajek zebrałem. 60 FPS-ów. To by mogło być teraz co czas. Tak. To popatrzcie teraz uciekamy. Tu. O, dalej 60 FPS. Uciekamy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że się podoba, a raczej mamy nadzieję. Także nie zapomnijcie skomentować i dać łapki w górę. Także do zobaczenia wszystkim. Bye, bye. Pa, pa.